imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, tak to jest, że dzisiaj w liturgii wspominamy i świętujemy święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Patrzymy na nasze rodziny, ale też wracamy do tej najdoskonalszej rodziny, świętej rodziny z Nazaretu. Patrzymy na piękną rodzinę, na geniusz rodziny, ale też chcemy sobie uświadomić, że sami jakoś każdy z nas przeżywa swoją tożsamość, swoje powołanie, swoje duchowe DNA właśnie w swojej rodzinie, w której się wychował, w której był. Także tworzy swoją własną rodzinę. Chcemy prosić właśnie o to, abyśmy dzisiaj na nowo odkryli ten wielki dar, jakim nas Pan Bóg obdarzył, życia we wspólnocie, ale też myślę, że można dzisiaj prosić w szczególny sposób świętą rodzinę o to, by nam ta święta rodzina błogosławiła. A tę dzisiejszą Eucharystię chcę sprawować w intencji dobrodziejów i przyjaciół naszego hospicjum. Witam wszystkich przyjaciół naszego hospicjum, gości, ale także was wszystkich tutaj obecnych na tej Eucharystii. Abyśmy godnie mogli tę mszę świętą sprawować, chcieliśmy przeprosić Pana za wszystkie nasze zaniedbania, nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przetopadam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwały Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór. Spraw, abyśmy złączeni ze mną miłością naśladowali w naszych rodzinach i cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Mieszkają w tym domu szczęśliwi, którzy mieszkają w tym domu. Jak miłe są Twoje przybytki, Panie zastępcy.
Dusza moja stęskniona pragnie przeciągów pańskich. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu. Panie zastępów, usłysz modlitwę moją, napój ucha Boże Jakuba. Spójrz, Boże, tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twojego pomazańca. Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, alleluja, alleluja. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie. Dlatego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni. Gdy siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?
Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, Kościół i liturgia stawia nam dzisiaj za wzór jedną z piękniejszych rodzin, dla naszych rodzin godnych naśladowania, wzór świętej rodziny Józefa, Marii i Jezusa. Zapewne wielu z was, kiedy sami obserwujecie i słyszycie o wielu nieszczęścia, jakie dokonują się w rodzinach, o wielu różnych rozwodach, rozstaniach małżonków, często nasuwa się pytanie, czy dzisiaj rzeczywiście jest jakiś kryzys rodziny, czy rzeczywiście dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których rodzina nie ma prawa bytu, czy rzeczywiście ten styl życia rodzinnego ma jeszcze dzisiaj sens. I z drugiej strony patrzycie na wspaniałe rodziny w waszych domach, czy waszych sąsiadów, bliskich, znajomych, które są rodzinami pięknymi, doskonałymi. Są jeszcze takie rodziny, które nas mogą zachwycać. Sam jako ksiądz, który idzie po kolędzie, nieraz spotykam rodziny. Proszę księdza, ile macie lat z sakramentu małżeństwa? A, proszę księdza, 62 lata już, nie? Za 2 lata mamy złoty jubileusz. Cieszymy się, bo proszę księdza, tyle lat jesteśmy razem. A jaki macie przepis na wspaniałą, dobrą rodzinę? A, niech się nawet nie mówi. Tyle kłótni między nami było. Tyle razyśmy się pokłócili. Różne rzeczy leciały, ale wie ksiądz, sens naszej rodziny i naszego trwania to jest to, kiedy dwoje małżonków potrafią ustępować. Nieraz były między nami ciche dni, ale teraz cieszymy się tymi latami przeżytymi razem. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy nie mogli być razem. O tym, jak silna jest więź, drodzy bracia i siostry, rodzinna, szczególnie między małżonkami, świadczy to, kiedy jeden z małżonków odchodzi do wieczności. Nieraz drugi małżonek, nieraz po latach, nie potrafi się nieraz pogodzić z tym, że ta druga osoba odeszła. A jeżeli się już godzi na tę śmierć, bo przecież taka jest kolej losu, to często mi przysiędza, pogodziłem się ze śmiercią, przeżyłem żałobę, ale widzę, jakim wielkim skarbem była ta moja żona, czy ten mąż, który odszedł. Zresztą nie tylko w tej relacji małżeńskiej, ale przecież także rodzinnej, kiedy odchodzi ojciec, matka, syn czy córka. Tak strasznie przeżywają to rodzice, śmierć swoich dzieci, czy śmierć swoich rodziców. Przecież byli z nimi związani różnymi więzami pokrewieństwa, więzami wielkimi. I tak trudno mi się zgodzić na to, że kogoś już przez ten czas już nie ma w tym wymiarze doczesności. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, patrzymy na świętą rodzinę. Odkryłem w tej Ewangelii coś niesamowitego. To dzisiaj rano, kiedy już Duch Święty podpowiedział mi niesamowitą rzecz, moi drodzy, nigdy sobie nie uświadamiałem jednej rzeczy, że ta święta rodzina składała się oczywiście z wspaniałych małżonków Józefa i Maryi i ze wspaniałego Synusia Jezusa. Ale nie możemy zapominać, że ten Jezus, On był przede wszystkim także Bogiem w tej rodzinie. Myślę, że ta święta rodzina dzisiaj daje nam wzór dla naszych polskich rodzin, rodzin nieraz zagubionych, rodzin, które przeżywają różnego rodzaju kryzysy. Co zrobić wtedy, kiedy i tak naprawdę w czym szukać szczęścia w tym życiu rodziny? Zobaczcie, co robi przede wszystkim święta rodzina. Święta rodzina podąża z Jezusem do Jeruzalem na święto Paschy. Kochani moi, wiele dzisiaj kryzysów małżeńsko-rodzinnych, myślę, że bierze się stąd, że wiele rodzin zatraciło poczucie sakrum, poczucie świętości, poczucie oddawania chwały Panu Bogu.
jak można trwać w życiu rodzinnym, małżeńskim, kiedy przez wiele lat tak naprawdę nie puszcza się Eucharystię, nie przystępuje się do sakramentów. Nie można dawać tej ludzkiej miłości, kiedy człowiek nie otrzymuje ze źródła, jakim jest Pan Bóg. Nie jest człowiek w stanie przebaczać, bo nie ma siły tej nadprzyrodzonej, która pozwala mu przede wszystkim przebaczyć drugiej stronie wtedy, kiedy są jakieś urazy, niechęci, nieraz różne zranienia. Ale zobaczmy, moi drodzy, w tej dzisiejszej Ewangelii, nawet jeżeli ta święta rodzina, Józef i Maria, udają się do Jeruzalem na święto Paschy, nawet jeżeli są bardzo pobożni, to spotyka ich także przykrość. Może dzisiaj wiele takich nieraz rodzin naszych często zadaje sobie to pytanie przed księdzem, dlaczego tak się dzieje w mojej życiu? Przecież tak się modlę, tak się, kocham Pana Boga, tu na mszę świętą idę, tu na nabożeństwo różańcowe, tu jeszcze inne nabożeństwo, jestem tak pobożny, a w tej mojej rodzinie dzieją się rzeczy dziwne. Tak mi pod górkę. Zobaczcie, czy świętej rodzinie nie było pod górkę? Zobaczcie, oni tak naprawdę Jezus zabłądził, a może inaczej, może to święta rodzina zabłądziła. I tak naprawdę to oni tak naprawdę byli poszukiwani, a nie tak naprawdę Jezus. Ale w tej dzisiejszym Ewangelii pokazany jest pewien kod, który myślę trzeba nam odkryć, moi drodzy. Przede wszystkim to musimy sobie odkryć, że tak jak mówi święty Józef właśnie i Maria, kiedy znajdują Jezusa, zaczynają czynić mu pretensje. Czemuś nam to uczynił? I co mówi Jezus? Czyż nie wiedzieliście, że powinien należeć w tym, co należy do mego Ojca? Wiecie, dlaczego jest tyle dzisiaj kryzysów małżeńskich i rodzinnych? Dlaczego jest tyle niesnacy w rodzinach? Bo tak naprawdę wiele nieraz rodzin, małżonków uzależnia od siebie swoje własne dzieci. Nieraz nie dają prawa do tego, żeby to dziecko miało trochę wolności. Nieraz nie daje prawa także wychowywać im się gdzieś tam religijnie, zdobywać wiedzę religijną, ale także kształtować swoje życie w oparciu o wartości religijne. Nieraz jest tak, że starsza matka czy starszy ojciec, którzy leżą gdzieś tam w szpitalu, mówią: przeksiędza, nie chcąc popatrzeć, święta nikt nas nie odwiedzi. Nikt nas nie odwiedzi. Ale nieraz ten sam ojciec i matka nie pozwolili temu dziecku, żeby odwiedzał w codzienności Pana Boga. Nie uczyli tej miłości do wartości religijnych. I nieraz po wielu latach, kochani moi, to się gdzieś tam odbija. To się gdzieś tam wraca. Ale zwróćcie uwagę, drodzy bracia i siostry, że w tej dzisiejszej Ewangelii z jednej strony Maria i Józef z jednej strony stawiają Panu Jezusowi granice, pokazują mu ich, że ma być posłuszny swoim rodzicom, a z drugiej strony pozwala przede wszystkim należeć do Ojca Niebieskiego. Patrzycie zapewne na wiele świętych rodzin. Jedną z nich jest rodzina Quattrocich. Jest taki epizod z życia rodziny Quattrocich, świętej rodziny, która była jedna z pierwszych w tej epoce nowożytnej wyniesiona do świętości, do grona błogosławionych małżonków i do grona potem świętych rodzin. Syn Marii Luizy Quattrocich, który został księdzem, ksiądz Filip, opowiada taki epizod, że w ogóle wspomina nietypowe posunięcia jego matki, czyli Luizy, i opisuje, że kiedyś pewnego razu, kiedy on przez krowę napisała list do nauczyciela w taki sposób zatytułowany, z taką treścią: proszę Pana o przykładne ukaranie mojego syna. Ponieważ przeszkadzał w klasie, żeby było śmiesznie, to ona oczywiście chciała, żeby ten list zaadresowany do nauczyciela w kopercie, Filip powiedział, co w tym liście pisze, żeby on sam zaniósł swojemu nauczycielowi. Nie? I oczywiście ksiądz Filip powiedział: mama powierzyła mi sprawę doręczenia pisma, znałem jego treść, ponieważ całkowicie mi ufała. I słuchajcie, w Dniu Świętym Kapłańskim tego księdza Filipa, czyli jej syna Luisa Quattrocich, tak powiedziała swojemu synowi, kiedy już był oczywiście dojrzały, przyjął święcenia kapłańskie: teraz jesteś kapłanem. Odtąd możesz mi udzielać, przez oczywiście całe te ręce konsekrowane, możesz mi udzielać błogosławieństwa, ale także rozgrzeszenia. Ale jestem i zawsze pozostanę Twoją mamą, Twoją matką. Pamiętaj dobrze, że jeśli niech Bóg zachowa, pewnego dnia miałbyś okazać się niewiernym, to nikt nie uratowałby Cię przed wymierzeniem Ci kilku policzków, ale przez Twoją właśnie matkę. Nie?
Kochani moi, to jest prawdziwa matka. Przycyny, czemuś nam to uczyni. Maria i Józef, zauważcie, zwraca uwagę Jezusowi. Nie dyspensuje się od upominania, od wychowania Jezusa. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W jaki sposób zadaje to pytanie Jezusowi? Czemuś nam to uczyni, nie czemuś mi to uczyni. Zobaczcie, wiele dzisiaj matek zagarnia sobie swoje zachowanie dla siebie, odsuwając właściwie ojca rodziny. Czemuś nam to uczynił? Myślę, moi drodzy, że kluczem do wielu relacji już małżeńsko-rodzinnych jest właśnie to, czemuś nam to uczynił, żeby wziąć odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci, za piękno rodziny, razem, oboje, jak małżonkowie, nie samemu, bo wtedy zawsze małżeństwo, rodzina będzie kulała. Przecież nie wiedzieliście, że powinienem należeć w tym, co należy do mego ojca. Kochani, jeżeli postawimy w naszej rodzinie Jezusa na pierwszym miejscu, pozwolimy Mu być między nami, pozwolimy dać Mu się odszukać, to na pewno wiele różnych spraw zawsze będzie, trudnych w naszych rodzinach, ale wiele światła będzie płynęło właśnie do naszych rodzin od Ducha Bożego, przez łaskę Pana Boga. Wiele różnych trudnych, zawikłanych spraw rozwiąże się dzięki mocy łaski Bożej, kiedy pozwolimy, aby to Jezus je rozwiązywał w naszym życiu. Kiedy nie będziemy liczyli tylko na siebie, ale będziemy liczyli właśnie na Pana Boga. Amen. Dziękuję.